w przeciwnym kierunku, by znaleźć się na torze głównym. Spostrzegłszy ten bolid, zawiadowca stacji machnął zieloną chorągiewką i pospiesznie przestawił zwrotnicę, by go skierować na inną bocznicę na drugim końcu peronu. Na nieszczęście międzynarodowe żydostwo usypało tam skarpę z piasku i kamieni. Przerażający trzask iskry jak ognie sztuczne lecące z hełmu, pedałów i szabli... Trzeba było pocieszyć cyklistę lampką koniaku i odprowadzić na stację w przekrzywionym na poprzek hełmie i z szablą zmienioną w sierp. Roweru już nie wspominano. Oczywiście trzeba było teraz sporządzić meldunek, ale do kogo? Do kolei rosyjskich czy niemieckich? Nieważne. Zawiadowca stacji wracał już z formularzami w dłoni, gdy nie mógł uwierzyć własnym oczom. Hauptmann przywłaszczył sobie drezynę i już przejechał poza zwrotnicę, a ekspres był w drodze. Zawiadowca skoczył do telefonu i ryknął: Komendant niemiecki na drezynie w kierunku Dniepru, zatrzymajcie ekspres 412! Natychmiast odpowiedział mu inny wrzask: Ekspres 412 odjechał, pieprzycie głupoty, zatrzymajcie drezynę! Przez chwilę nieszczęśnik zastanawiał się, a potem przestawił wszystkie semafory na stop, zarówno przed jak i za stacją i zmienił ustawienie wszystkich zwrotnic. Dopiero w godzinę później zorientowano się, że postradał zmysły. Oto do czego dochodzi, gdy się utrzymuje znajomości z Prusakami. Z szybkością 90 km na godzinę ekspres wjechał na stację, przeskoczył na bocznicę i zatrzymał się o półtora kilometra dalej. Ale niestety tam linia kończyła się. Znaleziono tam kupę złomu oraz Hauptmana... Z szablą i hełmem wbitymi w lokomotywę. Ta sprawa skończyłaby się na tym, gdyby nie nastąpiła wśród wojskowych, ale w wojsku nic nigdy się nie kończy. Sprawa dotarła do sądu wojennego, a to nie były żarty. Ekspres i komendant pociągu wyobrażacie sobie? Otóż. Tegoż dnia pionierzy armii, zgodnie z rozkazem odwrotu, wysadzili w powietrze na południe od Tichwina 260 km torów, 75 lokomotyw i 16 stacji. Ale sąd wojenny skazał naszego zawiadowcę stacji na śmierć z powodu omyłki przy ustawianiu zwrotnic i rozwaleniu czterowagonowego ekspresu rosyjskiego. Co do zmarłego Hauptmana stwierdzono, że winny jest spowodowanych szkód, ponieważ przejechał czerwone światło drezyną zabraną bez rozkazu, należącą do kolei radzieckich i tymczasowo wypożyczoną przez władze pruskie. Wartość drezyny 3400 Smarek, roweru 400 smarek dwóch desek wyrwanych z płotu dwanaście reichsmarek, rysy na lakierze lokomotywy szesnaście reichsmarek, w sumie wraz z kosztami różnymi cztery tysiące reichsmarek. A co z pociągiem, który został bez komendanta, zapytacie, nieszczęsny. Nadal kręcił się jak wariat. Ponieważ nie miał dowódcy, nikt nie wiedział, gdzie powinien jechać. A żeby się go pozbyć, wysyłano go na wszystkie wolne trasy. W ten sposób widziany był piętnaście razy w Kijowie, trzy razy w Berlinie, raz w Paryżu, przez który przejechał bez zatrzymania, by pomknąć do Amsterdamu i Brukseli. W Kopenhadze zawrócił, bo nie mógł kontynuować jazdy do Szwecji, gdyż prom był w naprawie, wszędzie powodując najpotworniejszy bałagan. Pięciu zarządców popełniło samobójstwo, na pięć miesięcy pociąg zgubiono, a potem przerażeni ludzie ujrzeli, jak wynurza się w Monachium, przybywając prosto z Rzymu, a jakiś kretyn wysłał go do Frankfurtu. Kolejarze dostawali kota. Wysłano by go do Pekinu, gdyby semafory przed nim świeciły na zielono. Wyobrażacie sobie, ile to kosztowało? Ponieważ Hauptman nie żył, obciążono odpowiedzialnością jego wdowę, która znalazła tylko jedno wyjście. Zniknąć! Wślizgnęła się więc do Andory, małego, rozsądnego kraiku, który żyje z emisji znaczków pocztowych, z banków i innych podejrzanych interesów i który ma się dobrze. Żona Hauptmana nawet nie chce słyszeć o pociągach, ale na szczęście, zakończył porta, w Andorze ich nie ma. W winnicy przesiadka, ale trzeba czekać całą noc na peronie, a nazajutrz rano wsiedliśmy do ekspresu, który zatrzymywał się na wszystkich stacjach. Jedyne dostępne miejsca w otwartych wagonach towarowych, podczas nieskończenie długich przystanków, awantury z ludźmi od wyżywienia, którzy odmawiają wydawania nam naszych racji, ponieważ brak jakichś pieczątek, których w kompanii zapomniano przystawić na naszych papierach. W Nawojowsku ekspres nas opuścił i kontynuowaliśmy podróż linią wąskotorową, pociągiem ciągniętym przez kaszlącą maszynę. W slimie koniec linii wąskotorowej, która zresztą była tylko tymczasowa na okres wojny. Tym razem trzeba przejść przez bagno, by dotrzeć do innej linii, jakoby głównej. Udaje nam się wskoczyć do pociągu amunicyjnego i siadamy na stosach pocisków artyleryjskich, ale trzy razy trzeba chować się pod wagonami z powodu nalotów. W mrogie wsiadają dwaj saperzy z ręczną gaśnicą. Jeden z nich jest od roku zgłoszony jako martwy, drugiemu udało się zniknąć z transportu. Mają pełne kieszenie fałszywych rozkazów wyjazdu i od ośmiu miesięcy włóczą się po Europie pod nosem żandarmów. Jeden padł na froncie i to zostało udowodnione. Drugi jest zaginiony i nikt ich nie szuka. W cztery dni później docieramy nareszcie do celu. Trochę zbici z tropu, trochę nieufni patrzymy jak pociąg znika, uwożąc naszych nowych przyjaciół, ale wszystko ogarnia zapach bzów. To wiosna. Żandarm z pistoletem maszynowym na kolanach drzemie w trzcinowym fotelu i otwiera przez na pół opuszczoną powiekę jedno nieufne oko. Straszliwa tarcza łowcy ludzi błyszczy na jego piersi. To tylko obergefreiter, ale widzieliśmy z upaków tego gatunku jak prowadzili generałów na egzekucję. Zbliżamy się do niego pogwizdując, papiery wyciągnięte, ale on namiętnie kartkuje swoją książeczkę zawierającą tysiąc fotografii, policjant chciwy aresztowania i służalczy wobec jakiejkolwiek władzy. W zwartym szyku wmaszerowujemy do ładnego, małego miasteczka o białych domkach wśród ozdobnych ogródków. Jakaż radość z niepotrzebnego hałasowania podkutymi butami w tej niepokojącej, południowej ciszy. To mi się nie podoba, szepcze mały, tu jest o wiele za spokojnie, człowiek nie czuje się bezpieczny. Osioł, wybiegający nagle z uliczki, powoduje, że mały przeskakuje nad płotem i ląduje z gromowym hukiem wśród ustawionych tam baniek na mleko. Ale na końcu pochyłej ulicy jest morze. Wobec naszego zdumienia znika wszelki lęk. Palmami, krzakami, czerwonymi kwiatami i smukłymi cyprysami usiane jest to cudowne wybrzeże. Ale ta cisza mówi zaniepokojony porta macając swój rewolwer, ta cisza to mi zupełnie nie wygląda dobrze, mam gęsią skórkę. Powoli schodzimy nad morze, instynktownie idąc lewą stroną, jak to zawsze robią żołnierze w nieznanym kraju. A jakiś strażnik z kokardą na kapeluszu wskazuje na drogę do wojskowego domu dla rekonwalescentów. Wszystko jest ferią wspaniałych, nieznanych kwiatów jaśniejących kolorami na tle niezwykle niebieskiego morza, gdzie fale szemrzą jedwabiście. — To jest tak piękne — stwierdza zachwycony mały, że można by sądzić, że to oszustwo. I nagle widok wywołujący nasze ryki. Dwie dziewczyny doskonałej budowy z prowokacyjnymi biustami i ubrane w bardzo obcisłe kostiumy idą w stronę plaży. Święta Matko Kazańska, jęczy Gregor, to śmietanka dla starego kocura. Natychmiast otaczamy dziewczyny, które klepiemy po pośladkach, a porta proponuje im pięćset marek niemieckich i butelkę wódki za seans z obiema. Wywołuje to wściekłość dziewczyn, które okazują się pielęgniarkami uciekają nam, biegną z krzykiem wzdłuż plaży, a feldwebel w nowiutkim mundurze wynurza się, pełen z zapału, z zakwitnącego krzaka. Dziewczyny biegną do niego, oskarżając nas o zbrodnicze zamiary. Feldwebel staje przed nami napuszony. To sanitariusz, który uważa się za generała. Próbowaliście zgwałcić dwie z moich pielęgniarek, widziałem. Kieruję was do Torgał. — Ty, facecie od wylewania nocników — krzyczy Barcelona — wyobrażasz sobie, że możesz z nami to zrobić? — Lumpie jeden. Tu jest garnizon i nie przyjmuje się odpadków z frontu. — Nie wątpimy — spokojnie odpowiada stary. — Wystarczy na ciebie spojrzeć, bohaterze od termometru. Feldwebel wyciąga notes i celuje w starego zaostrzonym ołówkiem. — Nazwisko, jednostka, małpo jedna? Porta unosi nogę i pierdzi rozgłośnie, puszczając jeden z tych smrodów, podobnych do ataku gazowego, a wiatr unosi to w stronę Feldwebla. Obraza pruskiego podoficera, wrzeszczy ten wychodząc z siebie, każe was aresztować i postawić pod sąd wojenny. Kretyn, stwierdza Stary, rozpinając kurtkę maskującą i ukazując krzyż oraz dwie gwiazdki z Sztab z Feldwebla. Trzeba było to powiedzieć. Szepcze sanitariusz strzelając obcasami. Nigdy nie wiadomo, co się kryje pod tą cholerną konfekcją kamuflażową. Niedawno narwałem się na pewnego obersta. To powinno być niedozwolone. Czy masz papierosa? Feldwebel ofiarowuje nam całą paczkę Juno i podaje ogień, starannie nie zauważając, że mały głaszcze jedną z pielęgniarek po pośladkach. Tu, w domu dla rekonwalescentów w Zatoce, panuje dyscyplina... Mówi prostując się, dyscyplina garnizonowa, ale tryb życia demokratyczny. Żadnych naruszeń regulaminu. Musicie go przeczytać i podpisać. Poza tym regulamin jest wywieszony we wszystkich pokojach i salach wypoczynkowych. Wobec tego przyjmijcie do wiadomości, że wam to powiedziano. Żelazna dyscyplina. Z przykrością muszę was uprzedzić, że byli już tacy, których wysłano do torgał. Ile macie strat wśród Feldwebli w tym demokratycznym garnizonie? pyta ze śmiechem porta. Żadnych, odpowiada bardzo zdziwiony Feldwebel, od czego mielibyśmy tu ginąć? Zatrucia ołowiem stwierdzał uprzejmie Łajdak, bawiąc się trzymanym w ręce rewolwerem. On i Mały już wyruszyli na poszukiwanie dziwek, ale Gregor daje mi porozumiewawczy znak, który rozumiem. Zdecydowanie wolimy pielęgniarki. Ale jest też formalny zakaz wizyt w pokojach i nie wolno korzystać ze schodów. Taki jest regulamin. Gdy nastaje wieczór, oglądamy z lekkim niepokojem budynek. One mieszkają na czwartym piętrze. Wysoko, wspinam się Gregorowi na ramiona, chwytam balustradę pierwszego balkonu, odzyskuję równowagę, a potem wciągam Gregora, który do mnie dołącza. Teraz w naszym zasięgu jest rynna, miejmy nadzieję, że jest solidna. Idę pierwszy i docieramy na dach ze spoconymi plecami, trzymając się rynny. Rzut oka w dół przejmuje dreszczem. Bardzo daleko widać skały i fale. To upadek z co najmniej dwustu metrów. — Nie patrz — mówi Gregor — chyba, że nie chcesz za chwilę tańczyć w łóżku. Ciągle trzymając się rynny, docieramy wreszcie do okien dziewcząt. — Zwariowaliście? — mówi brunetka drżąc na samą myśl o tym, jak będziemy wracać. Pokój pięknie pachnie, oświetlenie jest łagodne, dziewczęta znają się na tym. Trochę o śmiejemy się głupawo i podajemy nasze prezenty, wielką butelkę wódki i puszkę kawioru, ale moją wielką niespodzianką jest starożytny zegarek i bransoletka, które ukradłem małemu, który też je ukradł nie wiadomo komu. Olbrzym przysiągu, że poderżnie gardło winnemu, jeśli kiedykolwiek na niego natrafi. Dziewczęta są zachwycone. Siadamy wszyscy do stołu, na którym stoją pulpety z siekanego mięsa, czerwona kapusta i kawior. Przytulam się do brunetki, która bierze mnie za rękę, całuje w ramię, ale w głębi duszy jestem okropnie niespokojny. To jest gorsze niż oczekiwanie na atak piechoty. Ale z drugiej strony po co tu przyszedłem? Od dawna nie zbliżyłem się do kobiety. I pod karą wydania się śmiesznym trzeba jednak coś zrobić. Na szczęście to ona podejmuje inicjatywę, jej usta pożerają moje. Ależ się boję. Ostrożnie kładę rękę na jej kolanie i oto jej palce pieszczą moją nagą skórę. Gregor jest o wiele mniej nieśmiały. Para spodni leci przez przyciemniony pokój jak przerażony gołąb. zanim podąża pończocha i ląduje na lampie, wybuchają stłumione śmiechy. Wariat, poczekaj trochę. Gregor mruczy z rozkoszy. Blondynka protestuje, ale nie reaguje. Brunecka przewraca mnie na plecy, kładzie się na mnie, całuje mnie i już jestem bliski omdlenia. Mam na imię Gertruda, mówi bawiąc się moimi włosami, a ja Sven, wydaje mi się, że mam czterdzieści stopni gorączki. Byłam dwa razy zamężna, chichocze dziewczyna. Mój pierwszy mąż został zabity w Polsce, drugi pracował w Orskomandantur i zajęli się nim Anglicy. Cała ulica znikła w dziesięć minut. Bomby zapalające, jak mi powiedziano. Cały czas mówiąc, rozebrała mnie i pomogła mi przy rozbieraniu jej samej. Rzuciła się na mnie, objęła mocno nogami i przycisnęła się do mego brzucha. Kochanie, wyszeptała. Dawno nie robiłam tego z mężczyzną. No to z kim? Miałeś dużo dziewczyn? Spytała nie odpowiadając na pytanie. Nie sądzę, albo już sobie nie przypominam. Jestem ze Stalingradu. Stalingrad. To okropne, prawda? Tak, byliśmy skazani na śmierć. Och, jęknęła jeszcze mocniej mnie ściskając i leżeliśmy wyczerpani przytuleni jedno do drugiego. Mówiono mi, że niektórzy potrafią to robić przez pięć dni bez przerwy. Wyobraź sobie kochać się przez całe pięć dni. Mówią, że Japończycy nawet przez osiem dni z tą samą dziewczyną jej palce znów mnie pieszczą całuje mnie namiętnie i wypróbowujemy wszystko co nam przychodzi do głowy a później a później trzeba już odejść schodzimy tą samą drogą z uroczystą obietnicą powrotu i docieramy do naszych pokoi idąc wzdłuż szpitala psychiatrycznego w ciemności dwie sylwetki to portaj mały galopujący z butelkami pod pachą Dokąd oni idą? pyta ze śmiechem Gregor. W każdym razie lepiej do nich nie podchodzić. Następnej nocy nowa wyprawa do przyjaciółek i oczarowanie zaczyna się na nowo. Przez trzy dni nasi koledzy nas nie poznają. Ale niestety telegram wzywa nas do pułku przed zakończeniem urlopu. W otoczeniu naszych podbojów odbywamy triumfalny pochód aż do pociągu, gdzie jesteśmy jedynymi pasażerami. ów pociąg przewozi konie. Wyciągamy się w żłobach, wbudowanych w podłogę, i tym razem budzi nas pieszczota miękkich pysków. Biedne zwierzęta i my wracamy razem na wojnę. Będziemy się bić bez litości z przeciwnikami Konfederacji Ludów Germańskich. Wszyscy ci, którzy nie będą potrafili się zjednoczyć w naszym społeczeństwie, zostaną uśmierceni bez względu na rasę czy religię. Generał Gering w przemówieniu do policji 12 grudnia 1934. Pluton T-34, poplamionych krwią, przebijał sobie powoli drogę przez setki trupów, które zasypywały plac teatralny. W czołowym czołgu lejtnant Jewczenko obojętnie patrzył na szare cienie wyczołgujące się z kloak, z ruin i ustawiające się wzdłuż ulicy. Jakiś oberst, który postradał zmysły, witał rosyjskie czołgi podniesionym ramieniem i krzykiem Heil Hitler. W Stalingradzie wszyscy postradali zmysły. Wśród nich dywizjon z general Lange, który chwycił karabin maszynowy i strzelał do poddających się żołnierzy niemieckich, co kosztowało tysiąc zabitych, nim został uciszony. Wkrótce po tym specjalny czarny samochód przejechał przed plutonem czołgów, z trudem torując sobie drogę przez ciżbę żołnierzy, na tylnym siedzeniu dwóch generałów. Jeden z nich w Khaki, generał dywizji pułkownik z radzieckiego sztabu głównego. Drugi w Feldgrau ze szkarłatnymi klapami i buławą w ręce, świeżo awansowany na marszałka Frydryś Paulus. Patrzył bez mrugnięcia okiem na siedzących na ziemi i brudnych ulicach żołnierzy, cierpliwie oczekujących na ewakuację. Nie powiedział ani słowa swoim ludziom, ani słowa o 285 tysiącach trupów zaścielających stepy, a także ani słowa o dziesięciu tysiącach rozkazów egzekucji, które podpisał w ciągu ostatnich 48 godzin bitwy. Generał artylerii Heinz, były przewodniczący Sądu Wojennego, również o nich nie myślał, ale w tej samej chwili, gdy marszałek Paulus przejeżdżał przez plac teatralny, generał Heinz został zbity na kwaśne jabłko za to, że ukradł kawałek koniny pewnemu rannemu lejtnantowi. Płaczący i prawie kaleka, został podniesiony przez trzech rosyjskich oficerów i zaprowadzony do obozu jeńców w jednym z budynków Armii Czerwonej. Bez najmniejszego wahania zadenuncjował tych, którzy na niego napadli. Zostali oni osądzeni i rozstrzelani przez żandarmów niemieckich, którzy kontynuowali swoje obrzydliwe zadanie nawet w więzieniu. W tym czasie w piwnicy pod ruinami wielkiej piekarni, gdzie znajdował się szpital polowy, grupa żołnierzy z 44 czwartej dywizji zmotoryzowanej zjadała amputowane kończyny znajdujące się w wiadrze. Następnie żołnierze udali się z pełnymi żołądkami na zbiórkę, mówiąc między sobą, że nigdy w życiu nie mieli tak smacznego posiłku. Marszałek Paulus rozmawiał z radzieckim generałem dywizji na temat pewnej rośliny o kwiatach czerwonych żółtych i białych zwanej pospolicie kocim ogonem dodawanej do machorki tego cuchnącego tytoniu rosyjskich żołnierzy. Paulus otrzymał go dziesięć paczek i ten mile przyjęty prezent pozwolił mu już nie patrzeć na żołnierzy wygłodzonych, w pełnych robactwa łachmanach, którzy wytykali go palcami podczas jego przejazdu. Biada mu, gdyby musiał stanąć z nimi twarzą w twarz. Ale poprosił o ochronę rosyjskich generałów i to był znakomity środek ostrożności. Rozdział siedemnasty. Egzekucja. Wirkurzu, uniesiony wiatrem, powitał ciężarówkę wjeżdżającą na wielki dziedziniec więzienny. Więzienie centralne w Charkowie było piękne i Bogu wiadomo, ileśmy ich już widzieli, można było robić porównania. Ale był to pierwszy raz, gdy ujrzeliśmy je pomalowane na biało. Budynki złożone z bloków zostały rozmieszczone w kształcie gwiazdy, a przed blokiem czwartym więźniowie biegali w kółko, trwożliwie przytrzymując spodnie rękami. W więzieniu wojskowym nie zostawia się człowiekowi paska ani szelek. Nie można ryzykować, że się powiesi, zanim zostanie rozstrzelany. Ludzie ci patrzyli na nas z niepokojem, bo nie byli świadomi przyczyny naszego przybycia, ale jeszcze nie wiedzieli, kogo to będzie dotyczyło. W bloku czwartym wszyscy więźniowie byli skazani na śmierć. Karabin na lewe ramię zakomenderował stary. Naprzód marsz. Nikt nam nie powiedział, co będziemy mieli robić, ale myśmy już wiedzieli. Dwunastu ludzi, strój polowy, dwadzieścia pięć naboi dla każdego, a teraz więzienie. Jesteśmy plutonem egzekucyjnym. Dlaczego dobry Boże ss nie zajmą się swoimi sprawami? zapytał półgłosem porta. To przecież nie nasza robota. Jak sądzisz, kto będzie rozstrzeliwany? spytał mały. Mam nadzieję, że to nie będzie telegrafistka jak poprzednim razem. Zamknij pysk, kretynie! zaklął stary, który jeszcze drżał na myśl o tamtej egzekucji, choć była dawno temu. Zatrzymaliśmy się w ogródku przed budynkiem zarezerwowanym dla komendanta. Wielka czerwona gwiazda nadal królowała nad portalem i ciągle można było odczytać napis NKWD wielkimi i złowrogimi literami z mosiądzu na drzwiach, ale flaga powiewająca na drzewcu należy do państwa nazistowskiego. Zła flaga, chociaż jest piękna. Po środku grządki wbito impregnowany słup, z którego swobodnie zwisają skórzane rzemienie czekały. Jeden do kostek u nóg, jeden na uda, jeden na ręce i ramiona. Całkiem nowy słup jeszcze pachniał smołą. Prawdopodobnie stary został roztrzaskany przez pociski. Żandarmi zawsze mówili, że jeden słup wytrzymuje czterysta egzekucji, ale następnie trzeba go wymienić. Major Feldgendarmerii uważał za konieczne wygłosić przemówienie. Żołnierze! Zawołało chryple, bawiąc się okropną blachą błyszczącą w słońcu. — Żołnierze, zostaliście wyróżnieni dla wykonania obowiązków w którym nie ma nic przyjemnego. Wiem o tym. Sąd wojenny skazał na śmierć trzech dezerterów, a orc komendantura poleciła, abyście wy wykonali wyrok. Nie odczuwajcie żadnej litości. Te świnie dobrze zasłużyły na swój los i są to tylko tchórzliwi dezerterzy — nie macie się tym zupełnie przejmować, dlatego radzę wam nie robić głupstw. W przeciwnym razie będziecie mieli do czynienia ze mną. Jeśli jeden z was będzie miał nieszczęście spudłować, stanie przed sądem wojennym. Celujcie w serce i niech się to szybko skończy. Pytania? Nie czekając na odpowiedź, zawrócił napięcie i koło krzaka brzu dołączyło do niego dwóch kapelanów. Jeden katolicki i jeden protestancki. Starego przyjął leutnant Betz. Obejrzał każdy karabin, zbadał ładownicę, gdzie dwadzieścia pięć pocisków w dwudziestu pięciu łuskach znajdowały się czubkiem do góry, następnie zrobił krok do tyłu. Otworzyć bezpieczniki, przejrzeć lufy. Trzaski karabinów. Rozkaz zostaje wykonany co do sekundy, wszyscy oficerowie na nas patrzą. Na jednej stopoli słychać stukanie dzięcioła. Ładuj broń! Zabezpiecz! Do nogi broń! Spocznij! Baczność! Spocznij! Przez blisko godzinę stoimy nieruchomo z bronią u nogi. Oficerowie przychodzą w wielkiej liczbie i pozdrawiają się hałaśliwie. Słychać śmiech majora Feldgendarmerii. Oberarzt odpowiada jakąś anegdotkę burdelową. Palimy bez przerwy. Tamci wydają się zaniepokojeni i zbyt głośno rozmawiają. Dzięcioł odleciał. Na jego miejsce dwie wrony kraczą na szczycie Topoli, i w końcu coś się dzieje. Z bloku czwartego wychodzi czterech żandarmów, otaczając człowieka w kajdanach, ubranego w wytarty płaszcz. Grupa znika za kępą bzów i pojawia się między dwiema wielkimi grządkami na granicy dziedzińca. Zapada śmiertelna cisza. Więzień w Drabichu jest znacznie wyższy niż jego strażnicy. Augsberg. To generał Augsberg. W plutonie rozlega się pomruk. Dranie, warczy Porta, co za dranie. Grupa zatrzymuje się przed majorem Feldgendarmerii, który salutuje i zwraca się do więźnia w kajdanach. Brigaden Führer SS Paul Augsberg jest moim obowiązkiem zawiadomić pana, że pańska prośba o łaskę została odrzucona przez dowódcę z powodu opuszczenia bez rozkazu strefy walki w Stalingradzie. Poza tym zabrał pan z tego frontu oddział wojskowy o pełnej zdolności bojowej i w ten sposób sabotował pan obronę. Czy ma pan coś do powiedzenia przed egzekucją? Idioci, warknął generał SS. Major trzęsie się i daje znak kapelanom, którzy zbliżają się do generała Augsberga. Zbędne, mówi wyniośle więzień. Wtedy major Feldgandarmerii krzyczy histerycznie gotowi? Feldwebel popycha w stronę słupa więźnia, który potyka się o łańcuch. Fachowe dłonie zawiązują rzemienie. Będę strzelał obok, mruczy Mały. Ja także, wołam. Pluton w prawo zwrot. Broń do ramienia. Ognia! Trzaskają wystrzały. Generał Augsberg osuwa się w więzach i zawisa w nich, ale porusza się, nie jest martwy Lekarz ze stetoskopem zwisającym na piersiach schyla się gorączkowo nad grządką bratków Więzień niezabity kulami Niemożliwe, mruczy z niepokojem Major Lekarz wyciera twarz wierzchem dłoni, prostuje się, salutuje i melduje regulaminowo Herr Major, Oberarzt Winkelmann melduje, że więzień nie jest martwy Żaden pocisk nie trafił w serce major rzuca nam wściekłe spojrzenie i słychać jak zgrzyta zębami sabotaż rozkazu wyje powtórzyć świnie bo jeśli nie to was przywiążemy do słupa i po raz drugi rozlega się komenda pluton ładuj broń do ramienia baczność ognia tym razem wszyscy celujemy w czerwoną szmatkę oznaczającą miejsce serca więzień martwy wyrok wykonany orzeka lekarz Dwaj sanitariusze pojawiają się biegiem z sosnową trumną, wrzucają tam ciało, a potem posypuje się piaskiem zakrwawioną ziemię. Wszystko jest gotowe do drugiej egzekucji. Grupa już się zbliża do brzów, to lojtnant saperów, ale tym razem majorowi się spieszy. Czy ma pan coś do powiedzenia przed egzekucją? Wie pan za co został pan skazany? Czy potrzebuje pan pociechy religijnej? Pospieszcie się, odpowiada lojtnant przez zaciśnięte zęby. Major z ulgą daje znak żandarmom. Gotowość do egzekucji. Leutnant patrzy na nas przyjacielsko, z niedostrzegalnym skinieniem głowy do każdego z nas. Feldwebel wkłada mu do ust zapalonego papierosa. Broń do ramienia. Tak się trzęsę, że mój karabin podskakuje. Zamykam oczy, nie chcę widzieć, nie wiem gdzie strzelam. Mam nadzieję trafić majora Feldgendarmerii. Ognia! Więzień nie żyje. Głos lekarza dochodzi z bardzo daleka. Jak przez mgłę widzę sanitariuszy odchodzących biegiem strumną i wrzucających ją do rowu wzdłuż muru, już się zasypuje należącą do generała. Dużo rowów ciągnie się wzdłuż tego muru, a dla nas to jeszcze nie koniec, ale tym razem dobrze wiemy, kto będzie, zanim widzimy zbliżającą się grupę. Słychać krzyk nie chcę żyć, nie chcę umierać i oto widać, jak pojawiają się dosłownie ciągnąc więźnia, którego nogi wydają się już martwe. Koledzy, pozwólcie mi żyć, jestem niewinny. Major gorączkowo wyciąga do Feldgendarma czarny kaptur, który zakłada się na głowę skazańca, by stłumić jego krzyki. Jeden z żołnierzy naszego plutonu wali się na twarz zemdlony, trzęsący się major daje znak kapelanowi, który zbliża się do skazańca, mrucząc modlitwę. Ognia! komenderuje lojtnant. W ten sposób został zamordowany także leutnant lekarz. Sądzę, że ten dzień jest naszym najtragiczniejszym wspomnieniem ze Stalingradu. Jak zawsze po egzekucji mamy wolny czas na resztę dnia i każdy z nas dostaje litr wódki. Ale przede wszystkim przede wszystkim trzeba iść, podpisać zobowiązanie do tajemnicy w biurze więzienia. Wszystkie egzekucje są ściśle tajne i rzeczywiście lepiej jest wymazać je z pamięci, jeśli samemu nie chce się odbyć wycieczki do bloku czwartego. Nie wiedzieliśmy, że tego samego ranka w Berlinie pewna kobieta otrzymała następujący telegram. Pani Elizabeth Augsberg. Berlin-Charlottenburg. Jeśli pragnie Pani po raz ostatni ujrzeć żołnierza Paula Augsberga przed jego egzekucją, która nastąpi 6 maja 1943 o godzinie 8.00, Należy się stawić u komendanta więzienia wojskowego w Charkowie, Ukraina, 5 maja o godzinie 19. Przyznana jest pani wizyta dziesięciu minut uskazanego. Proszę przynieść ten telegram. Podpisano, Manstein, general Feldmarszal, dowódca czwartej Armii Pancernej. Na to, że pani Augsberg dostała ten telegram po egzekucji swego męża, nikt nie mógł nic poradzić. Przekazywanie takich wiadomości nie ma znaczenia strategicznego. Saga Egmont dziękuję za wysłuchanie audiobooka.